Witajcie w openingu kolejnego multipaka z serii LEGO Ninjago Trading Card Game, seria szósta. No i tutaj, jak już wcześniej Wam mówiłam, cena to 19,99. Wraz z nią dostajemy tutaj, z tym multipakiem dostajemy 5 saszetek z kartami, które na bok lecą. No i dwie karty limitowane. Tu mam nadzieję, że się będą odrywać tak łatwo jak w poprzednim odcinku. Tu niestety już widzę, że ta karta jest troszkę uszkodzona. O co mi chodzi, no to pewnie już na wcześniejszym jakimś odcinku widzieliście już ten przypadek, ponieważ pojawił się w jednym z magazynów. Tu ta złota część odchodzi trochę, jak widzicie. No niestety trzeba to jakoś przeżyć, delikatnie dotykać, jak widzicie tutaj, tu już tak mega. Nie wiem, czy to temperatury, czy jakaś po prostu felerna partia mi się trafiła znowu. Ale wracając, Jace Shintaro, ej, patrzcie jak ten młot, tylko ten młot tak fajnie świeci, okruszka. A w sumie wokół młota też trochę tak świeci okruszkami, fajny efekt. No i tutaj drużyna dżunglowi Lloyd oraz Cole, tak się prezentuje. Tutaj też jakieś okruchy są lekko widoczne na ich zbrojach. Okej. No i nasze saszetki z kartami. Także ściągamy tą paskudną folijkę. Znaczy się w sumie to bardziej taśmę. No niestety przez to uszkadzają się nam troszkę te opakowania po kartach. No ale nie ma co narzekać i lecimy z pierwszą saszetką. No bo co? Oj, pokazałam Wam, ale udajemy, że tego nie widzieliśmy. Tutaj odwracamy kartę w odpowiedni sposób. No i tutaj podły przebudzony wojownik z Shintaro. Podła dżunglowa drużyna. Całe podło osoby w tych kartach. Karta zasadzki wykolejony. Kolejna powtórka, druga. Kruszarka skał jako pojazd. No i karta specjalna Ultra Kai. Pogromca bestii. To chyba właśnie z tą kartą łączy się ta z poprzedniego odcinka. Jeśli nie oglądaliście, no to zapraszam. Jest to multipak. No bo na razie tylko to otwieramy. Po prostu karty z serii szóstej zawładnęły tym kanałem. Patrząc, że w Niemczech, z tego co słyszałam, już reklamują dodatek, a my dopiero co dostaliśmy pierwszą wersję, serię. Szkoda trochę, ale wracając. Roznosiciel smutku? Tak go przetłumaczyli? Tak przetłumaczyli, przepraszam, ale dopiero teraz, tak przetłumaczyli tego smoka, bo w oryginale ten smok to się chyba nazywało Griefbringer, czyli ja bym bardziej powiedziała, że tak przynoszący żałobę smok. A tutaj roznosiciel smutku, nie, sorry, ale Griefbringer brzmi zajebiście i kozacko, a roznosiciel smutku to tak lamersko. No ale dobra, ponarzekałam sobie na nazwy polskie, no to Heilmar, trochę Heimdall, och, karta akcji, ninja ścigacz X1, no i karta specjalna, złoty, Poulerik. Oj, te nazwy mnie zabiją chyba do końca tej serii, ale przynajmniej nauczę się wymawiać ich. Jezu, przywoływać smutku, przynoszący smutek. Nazwa okropna, taka moja opinia. Możecie napisać, co wy sądzicie o polskim tłumaczeniu Griefbringer, jeśli dobrze pamiętam. No dawno ten seria z Shintaro trafiła, chyba ponad rok temu była, a ja oglądam tylko po angielsku. Drużyna stworów z Shintaro, jak widzicie, nasz Griefbringer i nietoperz. Podły Ronin. Strach przed ciemnością, karta akcji, zamiana kapelusz. Ej, no. Już powtórki, a jeszcze nie otwieraliśmy mega boxa, nie otwieraliśmy jeszcze booster, bo no. No, tego z 25 saszetkami. Mega stwór, królowa, drzewo, zwierzy. Ej, na serio, to mnie aż dziwi, że tyle powtórek mamy, a dopiero co zaczynamy tą serię. No ludzie, co jest? Zawsze powtórki zazwyczaj trafiły się przynajmniej w takich ilościach, dopiero przy tym jak mieliśmy, otwieraliśmy te duże pudełka, jak pamiętacie, bo zazwyczaj starałam się chociaż jedno mieć na kanale, no bo czemu by nie? No i tak, i sprawdzamy. Dzielny Zane z Shintaro, opiekun Huku, Gromu, no to i Huku, karta puzli, Katamataran, opiekunów, no i karta Legacy, zły Garmadon. No i ostatnia saszetka, liczmy na to, że tu nie będzie aż tyle powtórek, no bo po co i dlaczego?
Oj, mam nadzieję, że nie widzieliście tutaj. Te odwracamy. No i tak. Paul Lerick, tutaj on będzie w następnym magazynie Lego Ninjago. Czaszka Hazadura w sumie. Karta puzli, no to tutaj mamy Lloyda z Shintaro. Zasypany liśćmi, karta z zasadzki. No i karta specjalna, zły mistrz Kos Kucholtar. Nie wiem, czy to jest odniesienie do serii Legacy, no ale mam nadzieję, że tak i że nie pojawił się w jakichś tych nowych odcinkach. No ale co? No tak prezentuje się ten dodatek, ten multipak z dwoma kartami limitowanymi. Co sądzicie o jego zawartości? Piszcie w komentarzach. A ja się na razie z wami żegnam. Trzymajcie się. No i do zobaczenia niedługo. Cześć!